Rolny właśnie miał kartki, poszedł do trenera przed meczem, czy on może nie grać. Końcówka meczu była taka bardzo żywiołowa, chyba Igor Łasicki dostał czerwoną kartkę. Pierwsze co robi, podniósł się, zaczął krzyczeć na całe boisko, zepsuł mi buty! W 11 odcinku magazynu Młoda Polska zaglądamy do naszych archiwów i przenosimy się do maja roku 2012. W naszym kraju trwało już wtedy końcowe odliczanie przed Euro organizowanym przez Polskę i Ukrainę, a niejako w cieniu tych wydarzeń swoje Euro rozgrywała reprezentacja Polski do lat 17, kadra rocznika 95. Zapraszamy na małą podróż w czasie, w której pomogą nam... Marcin Dorna, pierwszy trener reprezentacji Polski do lat 17. Nazywam się Mariusz Stępiński, występuję w Widzewie Łódź na pozycji napastnika. Moim trenerem prowadzącym jest Radosław Mroczkowski. Kilka ciekawych jednostek generalnie było w trakcie tych zgrupowań. Ja byłem od pierwszej konsultacji, że można powiedzieć, że jestem od początku. Otwierałeś to. Od początku. Przecinałeś wstęgę. Część zawodników skoczyła pół roku przed turniejem. Jest też przykładem Karol Linetti, który był w tej kadrze, potem wyskoczył chyba na półtora roku i potem na ostatnim zgrupowaniu przed Słowenią nagle Karol się pojawił i był najlepszy ze wszystkich. Także... Zawsze graliśmy w tym roczniku z zespołami, które były dla nas wymagające. Także było sporo tych wyzwań, a chyba największe przyszły później, kiedy trzeba było grać już w Elite Round. Pierwszym z Czechami, czy już na samych mistrzostwach Europy. I to był czas, kiedy z Elite Round awansowała tylko jedna drużyna. I nie było miejsca na błąd. My graliśmy w grupie z Czechami, ten pierwszy mecz wygraliśmy, drugi mecz wygraliśmy z Białorusią i właściwie po dwóch meczach byliśmy pewni awansu. Ja pamiętam, że pojechałem na stadion na mecz w Czechy-Luksemburg i no, kibicowaliśmy Czechom, bo jak Czechy wygrają ten mecz, no to my mamy awans. I ten mecz, właśnie o awansie chłopaki się dowiedzieli będąc w hotelu, a my będąc na stadionie. Patrzyłem na ten mecz z Luksemburgiem, tam chyba Karolowi wyszedł taki strzał życia, nie? Mariusz, pamiętasz? Tam był rykoszet. Pamiętam, że Karol to nie strzelał jakoś przy bardzo dużej liczby bramek, a tutaj strzelił ważną bramkę. To mecz, w którym w ogóle też już mając awans było trochę rotacji w składzie. Pamiętam, że Karol to nie grał od początku chyba. Obserwowałem Szwedów z Czechami, to w starszym roczniku na lawandze zawodnik pobiegł, kopnął chorągiewkę, ona się złamała, dostał drugą rzutą i czerwony strzelbójstwo. Tak, bo ja tam się cieszyłem po bramce i kupiłem chorągiewkę chyba. Tak, tak, z Białorusią, co? Drugi mecz. Tak, tak. Z tymi kartkami się przypomina historia, że Karol Linetti właśnie miał kartki, poszedł do trenera przed meczem, czy on może nie grać. Bo on się bał, że dostanie kartkę i na mistrzostwach nie będzie grać. A mecz gramy z Luksemburgiem. I do przerwy z Luksemburgiem. Szybka reprymenda wtedy była na przykład. Biało-czerwone! To barwy niezwyciężone! Biało-czerwone! Na chłopaków 16-letnich. To było naprawdę fajne osiągnięcie, bo my mieliśmy pierwszy raz okazję zagrać, gdzie pokazywała nas telewizja i pamiętam, że to było mega motywacją dla nas, żeby grać mecz, który pokazują w telewizji. Generalnie ta kadra miała w sobie coś takiego, że nawet mecze towarzyskie traktowała tak samo, także myślę, że to na koniec była jej siła i to pozwoliło nie przejść obok meczu na mistrzostwach Europy i gdzieś tam ten mecz nie przerósł żadnego zawodniku. Gratuluję. To dla ciebie tutaj, słuchaj, to dla wszystkich są takie same pamiątki na drukiem imiennym. Zaczęliśmy 18, którzy jadą na turniej. W tej grupie nie ma Patryka Zenika, Bartka Jarocha, Arka Mroczkowskiego i Pawła Dawidowicza. Na finałach graliśmy z Belgią, z Holandią, z Niemcami. Jak dzisiaj o tym rozmawiamy, no to raczej traktujemy te zespoły, z gospodarzami turnieju, traktujemy te zespoły jako bardzo dobrych przeciwników. Tam wcześniej możesz zauważyć, że piłka jest wznawiana z faulu. Tak. Bramkarz wznawia z faulu. No i ten faul ja popełniłem tam wcześniej, nie wiem, obrońca zaczął się bawić i chyba tam go przyskrobałem po kostkach trochę. No i właśnie... Ja nie pamiętam tylko, Mariusz, na potwierdzenie tego, to chyba w statystykach było, że
Łącznie na finałach Mistrzostw Europy najwięcej fauli miał Mariusz Stępiński i Adrian Cierpka, jak pamiętam. Czyli nasza dziewiątka i dziesiątka, wiesz, defensywnie pracująca. I to był jeden z tych momentów. Można być dumnym i przyjemnością z boku stać. I mówię sobie w imieniu tego sztabu i wszystkich zawodników, którzy nie grali, bo też was obserwują z boku. Ale oczywiście nie byłbym sam, jak mi powiedział, że to mało. Na razie jest 1-0, jest pierwsze spotkanie, ale dwa kroki przed nami. Znowu, zrobiliśmy mały krok, jeden kierunek do naszego celu, a do zrobienia jeszcze kilka. Gratuluję. Miało się takie wrażenie, pracując z tym zespołem, że jak ten zespół strzelał bramkę na 1-0, na przykład tak jak to było w meczu z Belgią, to było jakieś takie uczucie pewności, oczywiście, które nigdy nie może być stuprocentowe, bo może okazać się zgubne dla z boku, dla trenerów, ale że tu się nic złego nie skwani. Tu w tym meczu z Belgią też było takie poczucie pewności, że właśnie zespół jest dobrze przygotowany, fajnie funkcjonuje. Zawsze się możemy w każdej chwili spodziewać tego, że Mariusz strzeli bramkę albo że wyjdziemy z jakąś sytuacją. Tak się stało. 9, 10, 11. Już od parę rozdawaliśmy koszulki, chociaż chyba przed każdym meczem tak było, nie? 13. Tak, takie podniesienie rangi też chcieliśmy w ten sposób to jakby utrzymać, nie? I tak faktycznie było. Dla mnie to też była ciekawa obserwacja, bo niektórzy tę koszulkę odbierali z takim, widać, i koncentracją, i pewnością siebie, inni podawali, wiesz, tą rękę tak jakby właśnie, jakby mogli, to by się natychmiast zapadli pod ziemię i uciekli, także tam też ciekawe było historii też odnośnie tego, nie? Ze Słowenią graliśmy w kategorii U16 z rok wcześniej, w Słowenii. I pamiętam, że pierwszy mecz chyba zremisowaliśmy i w drugim, tak jak nigdy, ale absolutnie nigdy nie rzucam czegokolwiek na karp sędziów, tam po prostu, no była... Nie, ten zespół się jako gospodarz przygotował do turnieju, no i to, co wyprawiał z nami sędzia, to było przykre. I pamiętam, że w szatni powiedziałem, że jak chcemy się z tym zespołem spotkać jeszcze raz kiedyś i im dowodnić, kto jest lepszy, to musimy awansować na Mistrzostwa Europy, bo oni już tam są. Vincent też miał różne momenty, w Hercie Berlin był w Lipsku. Na finały zamówił sobie buty specjalne, spersonalizowane z Nike. Taka była opcja na stronie Nike ID, mogłeś sobie spersonalizować swoje buty. Przypominam, że to wszystko się dzieje znowu 8 lat temu, nie? To nie dzisiaj. Dokładnie. I on te buty, zapłacił za te buty, dla nas to, nie wiem, 20 euro, 250, nieważne, duże pieniądze. I te buty przeszły mu dwa rozmiary za duże. Ale on te buty sobie specjalnie zamówił na mistrzostwa i on postanowił, że w tych butach będzie grał. Chodzi w dribbling z lewej strony, tak ścina do prawej. No i jakiś zawodnik go sfaulował, zahaczył mu buty. Pierwsze co robi, podniósł się, zaczął krzyczeć do całego boiska: zepsuł mi buty, zepsuł mi buty. Ja mówię: dobra, twoje buty, graj, a nie, mamy faul. Doktor Madej to też była... Bardzo pozytywna i ważna postać w tym zespole. Raz nam powiedział, że ma takie tabletki, ale da nam tylko je, kiedy będziemy grali najważniejszy mecz na Mistrzostwach Europy, w finałach, i będzie on decydował o wyjściu. Ale oczywiście w to uwierzyliśmy i to były właśnie te cukierki. I ktoś zjadł tego cukierka, bo w końcu, dobra, to wam dam teraz, żeby zobaczyć. Kto zjadł tego cukierka? Ty! Rzeczywiście, taki się czuje, wiesz. Z maturą dla tej drużyny i meczem, który pokazał siłę tej drużyny, jest mecz z Holandią. Jak można pracować dla zespołu, nie myśląc o jednostkach, i ten mecz, choć ten mecz do oglądania nie dało się oglądać. My zabiliśmy ten mecz kompletnie, jak potem gdzieś tam oglądałem swojego w telewizji. To naprawdę jest drugi ten mecz. Ale z punktu widzenia taktycznego, ja dzisiaj nawet jak myślę sobie o tym meczu, ja gdzieś tam w głowie dziwię się, że mając 16 lat, można od pierwszej minuty do ostatniej minuty tak być konsekwentnym taktycznie i tak być dobrze przygotowanym do meczu i tak potrafić oddać się dla zespołu. Dla mnie ten mecz był wyznacznikiem siły tej reprezentacji, choć
zewnątrz może ktoś powiedzieć, że to była nuda i że Holendrzy nic, żadnych sytuacji nie mieli. Remis nam dawał bez względu na wynik drugiego zespołu. Myślicie, że będą mecze półfinałowe wyglądały inaczej? To nie, będą tak samo wyglądały. Tak samo się przeciwnicy będą szanować jak tutaj. Gratuluję, brawo. Również gratulacje! Wiedzieliśmy, że piłkarsko byliśmy gorsi od Holandii, ale mieliśmy inne zalety, których Holendrzy nie mieli. I byliśmy tak do tego meczu przygotowani, graliśmy swoją piłkę. A myślę, że do tego meczu podeszliśmy po prostu pragmatycznie. No, to były finały mistrzostw Europy, bo jest każdego z tych zawodników i nas jako trenerów też rodziła się szansa na to, żeby grać w półfinale mistrzostw Europy. Wjechaliśmy do hotelu do Lubliany, to hotel się nazywa chyba Austria, ale pamiętam, że wjeżdżamy do tego hotelu, logujemy się, i ja z trenerem Robakiewiczem siadam do windy, ta winda rusza i gdzieś tam dosiadają się w ostatniej chwili do nas, dosiada się dwóch zawodników reprezentacji Niemiec, z którym gramy na chwilę mecz. No i oczywiście znaliśmy ten zespół, bo już gdzieś tam się trochę przygotowaliśmy pod niego, czy tam robiliśmy analizę tego zespołu. No ale tak oni wsiedli, nie wiem, mieszkali na drugim piętrze, powiedzmy na piątym, oni te dwa piętra z nami przejechali, wysiedli, jedziemy dalej, tak spoglądam, Ryśka, ja mówię, mam nadzieję, że to byli bramkarze. No po prostu byli niewiarygodnie wielcy i tak sprawdziłem, że to był Zle i Marian Zar. Marian Zar. Para się to i to nie byli bramkarze, ani jeden z nich. No wyglądali jak dorośli mężczyźni, znaczy wyglądali na... To był duży Zle wtedy, naprawdę był duży. Żebyśmy nie pałujemy przed tym. Żebyśmy dobrze nasze stacje postawili. Szybka reakcja, chłopaki, na... Dawaj, powie, koncentracja, mobilizacja! Dawaj, powie. Obie jeden za drugiego, w ogóle nie skoczy. Przypomnijmy, że też Górecka strzelił bramkę po stałym fragmencie gry. To nie było tak, że oni stwarzali tysiące sytuacji. Sytuacje zaczęli dopiero stwarzać, jak poszliśmy wyżej i chcieliśmy odrabiać straty, nie mieliśmy do stracenia. Czy wycofałem taką piłkę do Karola Inetego, czy Karol Inet uderzył w pojenie, rzutu wolnego. To chyba po tym słynnym faulu, co zepsuli buty Vincentowi. Wygrywa się niuansami. Oni byli o tym niuansom to lepsi, którzy wygrali. Ci było dużo emocji, bo końcówka meczu była taka bardzo żywiołowa. Karol miał rzut wolny tam chyba na 7 minut przed końcem, 10 trafił poprzeczkę. Myśmy, chyba Igor Łasicki dostał czerwoną kartkę w doliczonym czasie gry tam w końcówce meczu. To jeszcze było też przede mną mistrzostw Europy 2012, więc wyobrażam sobie, że zainteresowanie, jeżeli chodzi o zainteresowanie, to można mówić o takim turnieju. W naszym przypadku dotarliśmy może do świadomości przeciętnych kibiców trochę bardziej niż normalne zespoły na poziomie U17 tak naprawdę. Pośród tych zawodników, którzy byli dzisiaj na boisku, tych, którzy tutaj z nami są, jest kilku kandydatów do gry na najwyższym profesjonalnym poziomie. Chyba im więcej się wie, tym ma się więcej wątpliwości, nie? Im więcej się obserwowało takich dróg, tym więcej jest takich rzeczy, które cię zastanawiają. Bardzo łatwo powiedzieć, tak, ten na pewno, a ten na pewno nie. No to tak nie działa. To jest ten wiek, że głowa wybiera, dokąd idzie, że mi się wydaje. Na tym się życie nie kończy, mam 17 lat i trzeba żyć dalej.